Cześć, mam na imię Mikołaj, witajcie w Urban TV, a dzisiejszym odcinkiem powracamy do naszych subiektywnych przeglądów bitewniakowych. To już nasz 25 odcinek, pierwszy po wakacjach, mieliśmy trochę dłuższą przerwę niż planowaliśmy, ale tak jak zapowiadaliśmy, w pierwszym z nich zrobimy podsumowanie tego, co działo się w Games Workshop, czyli sprawdzimy Warhammer Community pod względem tego, co się działo w lipcu, w sierpniu, no i oczywiście teraz we wrześniu. Serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Okej, no to wskakujemy od razu na Warhammer Community. Cofamy się trochę w czasie i zaglądamy na 4 lipca. Co tam zostało zapowiedziane? No, było spokojnie. Warzone Cheradron został zapowiedziany. Została zapowiedziana nowa Crusade do 40. Nowa jednostka do Blood Bowla. Została zapowiedziana nowy White Wharf 466 lipcowy. I to by było na tyle. Ciekawie zaczęło się robić nieco później, ponieważ już od 10 lipca zaczął się hype na nowego Kill Teama. Zestaw Octarius właściwie pojawiał się co chwilę, były nowe informacje na jego temat, na temat zasad, także był to moment, kiedy przedstawiono już, jak wyglądają figurki, które będą dostępne w zestawie, zarówno Kriegu, jak i właśnie orków. Fantastyczny zestaw, muszę powiedzieć, z pięknymi terenami. Część z nich może już kojarzycie, może widzieliście, były one wykorzystywane w Speed Freaksach, w takiej grze dotyczącej wyścigów i walki pojazdów orkowych. No i trzeba powiedzieć, że ten box składający się z dwóch band, z podręcznika podstawowego, z podręcznika do tego konkretnego killzona, z kostkami, miarkami, kartami taktycznymi, akcesoriami, planszą oraz terenami, jest naprawdę całkiem bogaty i całkiem fajny. Biorąc pod uwagę, że w pewnym momencie, i to było tuż przed premierą, która była pod koniec sierpnia tego boksu, zostało zapowiedziane, że potencjalnie co 2-3 miesiące będzie wychodził nowy boks z kolejnymi jednostkami, ale jak się później okazało, te boksy nie będą już tak bogate, bo nie będą posiadały korbuka, nie będą posiadały prawdopodobnie akcesoriów ani żetonów, będą po prostu dwie bandy, podręcznik związany z tą konkretną lokalizacją oraz tereny, ale o tym już niedługo. Dobra, to był 10 lipca, lecimy dalej. 11 zapowiedziany w końcu boks, który już był wcześniej pokazywany, Snaga Beastów. Beast Snaga, super. Dużo osób było zainteresowanych i tutaj GW zrobiło nam małą niespodziankę, ponieważ jako sklep otrzymaliśmy 5 sztuk. Dosłownie. 5 sztuk, mieliśmy dużo więcej osób zainteresowanych, przykro nam się zrobiło i naszym klientom z tego powodu, no ale GW było nieugięte i tylko tyle nam dostarczyło. To już kolejny raz, kiedy GW źle ocenia zainteresowanie daną frakcją, daną grą. Przy Curse City podobnie było i również przy Kill Teamie, ale o tym jeszcze Wam wspomnę. Pędzimy dalej. Po Snagas zostały zapowiedziane nowe startery do Age of Sigmar. Jeżeli pamiętacie, tuż przed wakacjami pojawił się Dominion, nowy box 40-kowy, przepraszam, Age of Sigmar, poświęcony nowej trzeciej edycji. No i oczywiście wiadomo było, że z czasem wyjdą również nowe starterki. Najmniejszy Warrior starterek, następnie pośredni Harbinger i ostatni, największy Extremis. To są starterki, które będą w stałej sprzedaży, ponieważ Dominion był tylko i wyłącznie czasowy. Jeżeli chodzi, oczywiście to zostały również o kolejne boksy, to boksy z farbkami, czyli można kupić sobie boksa z farbkami do orków, boksa z farbkami do Stormcastów, boksa z farbkami i z narzędziami. Został wypuszczony też zestaw terenów. Te zestawy w ogóle terenów i plansze, nie ukrywam, że są ciekawe i warto się nad tym zastanowić. Nowy Getting Started został zapowiedziany do Age of Sigmar. Zostały zapowiedziane kolejne elementy. McFarlane Toys, to jest kolejny element współpracy
GW z firmą McFarlane i to by było na tyle. 18 lipca, pędzimy dalej. 25 lipca, Siostrzyczki, czyli Combat Patrol. Piękny został zapowiedziany do nich. W końcu informacja, że Castigator wyjdzie. Pani z zasłoną. Kolejne modele. Zestaw Czeradon. Też fajny, z dwoma matami. Dość duży. Tereny z pewnością niektóre kojarzycie, ponieważ one były wykorzystywane w innych, tutaj w tym malowaniu po prostu inaczej się prezentują. Te też są znane, ten też, tutaj chyba są dwa, może trzy nowe, ale może mi się tylko wydaje. W każdym bądź razie karty do terenów, osobno zostały wydane oczywiście jeszcze plansze. No i do Necromundy House of Shadow, kosteczki do Delacroix karty oraz Nachtkul Psygeist. Taki oto boksik, bardzo, bardzo fajny. I House of Orlok otrzymał pełno dodatkowych broni, główek i różnych fajnych rzeczy, żeby zmodyfikować swoje modele. A my zaglądamy dalej, już mamy sierpień, Thousand Suns, boom, Hexfire się pojawił. Z Hexfire'em może nie było dużego problemu, żeby go dostać, ale okazało się, że z Hexfire'em jest dużo problemów, jeżeli chodzi o pakowanie. Były błędy, nawet myśmy nie mieli dużej ilości, a okazało się, że w boksie brakowało modeli. Problem był też taki, że ponieważ GW nie wyprodukowało dużej ilości, to zaczęły się problemy również z reklamacją. Muszę powiedzieć, że tak jak GW raczej fajnie podchodzi do kwestii reklamacyjnych, dobrze współpracuje ze sklepami, tutaj czuję, że ta współpraca była bardzo ciężka po grudzie i naprawdę musieliśmy się nagimnastykować, żeby ostatecznie udało się, aby GW pomogło nam z tą reklamacją, a nie tylko wypięło się i powiedziało: dobra, zwrócimy wam kasę. Do Grey Knightsów kodeks, do Thousand Sunsów kodeks, do tego kosteczki i oczywiście data karty. Do Blood Bowla pojawiły się również The Shambling Undead kosteczki i gdzieś tam nowe tereniki. Także bardzo fajnie. Do Forge'u pojawiły się jednostki do Lotra, które wcześniej były zapowiedziane. I to było tyle. Celowo omijam w tym momencie Black Library. Tam oczywiście nieustannie pojawiają się nowe książki do 40, do Age of Sigmar, te kryminalne w realiach 40, młodzieżowe pozycje. Okej. No i w końcu jest zapowiedź Kill Teama. Było to 3 tygodnie przed premierą. Jeszcze raz został zapowiedziany Octarius. Poza tym, że będzie można zakupić osobno podręczniki, osobno kompendium. Zwracam uwagę, że w podręczniku nie ma frakcji i nie można, kupując sam podręcznik, mamy zasady. Tutaj mamy opis wszystkich frakcji, które obecnie są dostępne. Pack opsy, karty, które są potrzebne do ogrania w matched play, niezbędne żetony, barykady i miarki. Miarki nie są aż tak niezbędne, gdyż w rzeczywistości te oznaczenia trójkąty, kwadraty, kółka i pięciokąty to są po prostu 1, 2, 3 i 6 cali, ale miarki są zgrabne i fajne, natomiast już barykadki się przydadzą i żetony też się przydadzą do rozgrywki. Kostki do różnych frakcji i Black Library, także tutaj pomijamy ten temat. No i jeżeli chodzi o Octariusa, to my dostaliśmy informację, słuchajcie, dostaniecie 16 sztuk, a myśmy mieli już w tej chwili wtedy zapisy na 25. I zaczęliśmy rozmawiać z GW, słuchajcie, no przecież macie 3 tygodnie, taki wychodzi nowa edycja nowej gry, jest olbrzymie zainteresowanie, są orki, jest Skree, jest super. Co się dzieje? Czemu tak nam ograniczacie? No i GW na początku powiedziało: takie życie, musicie sobie poradzić. Natomiast odzew ogólnie był negatywny z wielu środowisk i w pewnym momencie się GW odblokowało i powiedział: słuchajcie, dobra, to ile ich potrzebujecie? I byliśmy w stanie zamówić tyle, ile potrzebujemy, co pozwoliło nam, aby gracze, którzy u nas zamówili i rzeczywiście chcieli, otrzymali tego Octariusa, za co dziękujemy GW.
ponieważ początkowo wcale nie miało być tak kolorowo. A był to kolejny problem związany z dostępnością po Cursed Cities na gabistach. Także może GW coś zmieni w tej kwestii. Nurgling plushies. Jeżeli nie możecie spać w nocy, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto was utuli do snu, ten słodziak z pewnością spełni tę rolę. Nie mogę tego ominąć, strasznie mi się podoba, że zaczynają wychodzić maskotki i ta nurglingowa. Także cool. US Open to także fajna informacja w sierpniu, że rozpoczęły się turnieje, duże turnieje czterdziestkowe i Age of Sigmar, także to są zdjęcia frakcji, które brały udział w tych turniejach. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że tak trochę wraca ten temat do życia, jeżeli chodzi o duże turnieje. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Warhammer Plus, tak, już zapowiedziany, zapowiadałem go dużo wcześniej. W końcu się pojawił, było to 25 sierpnia, można było się zapisać. Przypomnę, co to jest Warhammer Plus. Po pierwsze, jeżeli go kupisz na rok, otrzymujesz jedną wybraną figurkę. Do tego masz ekskluzywne filmiki z Battle Reportami i masterclass z malowania. Masz fantastyczne animacje, które będą dostępne. Masz dostęp do archiwalnych tytułów, zarówno jakichś opowiadań, jak i jeżeli chodzi o White Dwarfa, masz dostęp do ich aplikacji czterdziestkowej i Age of Sigmar, masz dostęp, z tego co pamiętam, również do strefy VIP-owej na wydarzeniach. Super, 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 przynajmniej tak oczywiście zapowiada GW. Ja mówię, dobra, sprawdzimy, zobaczymy ten content, sprawdzę to dla was, klikam subscribe, loguję się, wszystko fajnie, mówię, dobra, 26 miesięcznie, let it be. I co? Warhammer TV doesn't appear to be available in your location, czyli mogę im zapłacić, spoko, ale część rzeczy nie będzie dla mnie dostępne, bo w Polsce nie są dostępne. I mogę sobie tam skorzystać z jakichś tam starych numerów White Dwarfa, mogę korzystać z ich świetnych aplikacji, które są wychwalane przecież niesamowicie. I jeżeli wykupię na rok, to dostanę figurkę. Wow. Oczywiście istnieją VPN-y, można kombinować, ale szczerze mówiąc nie jest dostępny w Polsce. Nie będziemy go zatem przeglądać, nie będziemy robić recenzji, zobaczymy, czy GW się poprawi z tym tematem, czy nie. Ogólnie duży hejt spadł na GW, ponieważ ze względu na to, iż otworzyli właśnie Warhammer Plus i tam będą dostępne różne filmy, różne animacje z ich uniwersum, to spowodowało, że GW zaczął zaczął tropić ludzi, którzy prywatnie za swoje pieniądze, swój czas tworzą materiały z 40 z Age of Sigmar. Także coś, co było fajne na początku i wydawało się, że zostało community docenione, że ludzie, którzy tworzyli własnym sumptem tego rodzaju produkcji, zostali zatrudnieni przez Games Workshop, to teraz ci kolejni są szkanowani, nie wiem. W każdym bądź razie wiele osób było dość oburzonych tą sytuacją. My zaglądamy dalej, jesteśmy już 29, to znaczy, że jesteśmy już po premierze Octariusa i w tym momencie zostały zapowiedziane orki. Super, fajnie, zostały zapowiedziane kodeksy orków, zostały zapowiedziane Combat Patrol, zostały zapowiedziane nowe boksiki z modelami i to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Ten pojazd, kosiarka wygląda fantastycznie, oczywiście data karty, kosteczki, taki oto piękny teren, Biggets Boss Bunka. Ale jeżeli sobie przypomnimy, mamy tutaj zapowiedź, to jest 29, to Snaga Bisty były 11 lipca. Miesiąc i pół później dopiero wydali kodeksy i kodeksy były jedynie dostępne dla osób, które wcześniej kupiły Snaga, Beast Snaga.
Nie kumam, nie rozumiem dlaczego w ten sposób, czemu nie mogły one być wypuszczone razem, jakby czemu ekskluzywnie kodeks dostały osoby, które kupiły ten box, który w sumie był bardzo limitowany i ciężko go było dostać i następnie przez miesiąc i pół tylko te osoby miały dostęp do tego kodeksu, I don't get it. Nie wiem o co tutaj chodziło GW. Ok, zaglądamy dalej. Tutaj jesteśmy już we wrześniu do Age of Sigmar. W końcu pojawiły się Battle Tomy. Też dobre dwa miesiące, jak nie więcej. Battle Tom do Stormcastów i War Scrolle i nowe jednostki, które można kupić w końcu osobno. No i do Orruków również Battle Tom i War Scrolle oraz nowe jednostki, bardzo, bardzo proszę. I milion 500 kosteczek, nowy White Dwarf 468 z Adeptus Mechanicus Kill Teams, także on będzie się cieszył dużą popularnością. I proszę bardzo, Dark Elf Team z kosteczki, karcioszki, boisko, no proszę, proszę. No i Forge World oczywiście cały czas coś fajnego tam pokazują, coś fajnego wydają. Co dalej? Zapowiedź znowuż do Age of Sigmar, tylko i wyłącznie do orruków. Takie oto jednostki na bestiach różnych zostały zapowiedziane. I małe scenery kity zostały zapowiedziane, informacja o beta testach aplikacji. Jeżeli chodzi o Forge Worlda, to nowe jednostki do Necromundy zostały wydane. No i teraz przechodzimy już do Gen Conu. Gen Con się rozpoczął i został zapowiedziany właśnie konkretnie już box, w którym będą Tau i Sisterki. Możemy zobaczyć w końcu, jak te jednostki będą wyglądać do Kill Teama. Także proszę bardzo, jak się siostrzyczki prezentują bardzo, bardzo ładnie, jak się prezentuje nowy Fireteam do, proszę bardzo, Stał. No i w tym zestawie oczywiście poza Tao, poza siostrzyczkami, tereny oraz plansza i książka czalna dotycząca właśnie tych terenów tego Killzone'a. I to właściwie tyle, jakby nie ma nic więcej, nie ma podręcznika, nie ma akcesoriów, nie ma żetonów, nie ma tak opsów, nie ma barykad, także troszeczkę mniejsze te zestawy będą. Kolejna informacja z Gen Conu, że Black Templarsi dostaną nowy army set, który to pudło wygląda przekozacko, świetnie wygląda. No i pokazali jednostki, które będą w tym pudełeczku. Zostały one oczywiście pięknie, pięknie przedstawione. Także jeżeli interesujecie się Black Templarami, to z pewnością to coś dla Was. Będzie też nowy suplement kodeksowy, będą karcioszki dostępne. Nie wiemy jeszcze kiedy, mamy tylko i wyłącznie informację, że to po prostu zostało zapowiedziane na Gen Conie. I na Gen Conie do Necromundy zostały zapowiedziane nowy podręcznik Book of the Outcasts i dotyczy to właśnie takich bandytów, najemników. Możecie stworzyć, będziecie mogli sobie stworzyć gang, który właśnie opiera się na takich oto złoczyńcach wyjętych spod prawa. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to coś takiego zostało zapowiedziane oraz zostały zapowiedziane te tereny, które tutaj widzicie. O, proszę bardzo, są Underhive Market. Także jeżeli chcecie się wybrać na targ i kupić sobie jakąś broń, no bo oczywiście na targu można kupić wszelakie rodzaje broni w Underhive, to bardzo, bardzo proszę. No i 19 września to już było niedawno, możemy sobie zobaczyć współpraca czterdziestkowa z Joy Toyem,
takie oto zabaweczki będą dostępne. To są figuraski, którymi będzie można się bawić. I zostały zapowiedziane orki, takie oto słodkie misie, które już wcześniej były pokazywane, a w końcu będą dostępne osobno, będzie można je zakupić. Nowy kodeks Marvel, nowy komiks Marvela, Sisters of Battle. Zakładam, że oczywiście będzie nam go niezwykle ciężko zdobyć. No i tyle, cały czas tutaj jest Warhammer Plus wałkowany. Moi drodzy, to tyle. Tak na szybko zrobiliśmy przegląd tego, co się działo w Warhammer Community w realiach Games Workshop. To tyle na dzisiejszy odcinek, całości poświęcony właśnie Games Workshopowi. Przyjrzeliśmy się temu, co zostało wydane przez wakacje. Najważniejsze rzeczy, które powychodziły, to oczywiście oreczki, sisterki, nowy Kill Team do Stormcastów, Battle Tomy, nowe starterki do Age of Sigmar, zostały zapowiedziane box do Black Templarów, nowe jednostki do Necromundy i nowy box do Kill Teama. To wszystko się działo, to wszystko jest zapowiedziane. Teraz już będziemy śledzić na bieżąco Warhammer Community i spoglądać, co tam się dzieje. I moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału, tak żebyście w każdą środę dostali informację, że pojawia się nowy subiektywny przegląd bitewniakowy. Będziemy już teraz co tydzień działać, także w każdą środę subiektywny przegląd, a w każdy czwartek będziemy wrzucać jakiś filmik dotyczący intra. Będą to battle reporty, będą to informacje być może jakieś około bitewniakowe, może jakieś warsztatowe się pojawią. Serdecznie Was zapraszam do subskrybowania i bycia na bieżąco z naszymi produkcjami. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!